Cześć kochane dziewczyny, cześć kochani chłopacy. Przychodzę do Was na chwilkę, ponieważ jadę właśnie do naszego miasteczka wysłać prace, które zamówiliście. Chodź kokunia, chodź, pokażesz się w telewizorku, chodź. Chodź kokunia. Tak. Chcesz być w telewizji? Chodź maleńka moja. Szybciutko. Przywitamy się, kokunia. Pięknie się, no, pięknie się witamy z naszymi widzami. Koku, koko, a czy ty wiesz, że naszych widzów jest 2,5 tysiąca? Kokunia, czy ty wiesz o tym, że jest nas 2,5 tysiąca? Cieszymy się, koko, tak? Pum, 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 pum. Kocham cię. Kochani, właśnie z tym filmikiem do Was przychodzę. Ogromnie się cieszę. Zrobiliście mi dzisiaj dzień, naprawdę. Miło jest wchodzić na swój kanał i widzieć, że nasza społeczność rośnie, że jest nas już 2,5 tysiąca. I zastanawiałam się, że powinniśmy sprawiać sobie małe radości w tych smutnych i trudnych dla nas czasach. Właśnie powinniśmy teraz jak najwięcej siebie wynagradzać i być dla siebie dobrym i dla innych ludzi. Więc pomyślałam sobie, że zrobię... Właśnie. Patrzę na moje koleżanki i moje koleżanki na to mówią rozdanie. Ale pomyślałam sobie, nie wiem, co to słowo zdanie, dlaczego mówią na to rozdanie, nie wiem. Ale doszłam do wniosku, że chyba to nie jest tak... że to jest rozdanie, chociaż nie wiem, jak może dziewczyny mi starsze youtuberki wytłumaczą, dlaczego używają słowo rozdanie, bo nie wiem, ale słuchajcie, chciałabym zrobić prezent właśnie za to, że jest nas 2,5 tysiąca, że wpadacie tutaj, zostawiacie komentarze i cierpliwie oglądacie reklamy, które zostały włączone. Słuchajcie, i w związku z tym postanowiłam zrobić takie losowanie. Jaki jest warunek, żeby wziąć udział w losowaniu? Bo no, są warunki. Tak samo te warunki są takie, jak tak samo jak w... Oj, Grażyna, nie możesz się skupić. Do brzegu, jak u innych dziewczyn w rozdaniu. A więc musicie być subskrybentem tego kanału. No bo to jest prezent na 2,5 tysiąca, prawda? Musicie być subskrybentami mojego kanału. Teraz, kiedy będziemy losowali daną osobę, ta osoba musi mieć otwarty kanał, otwarte subskrypcje i jeżeli ja zobaczę, że tam jest mój kanał, pomiędzy innymi kanałami, które subskrybujecie, więc ten bierze udział jakby w losowaniu. Dowiedziałam się to całkiem niedawno, dowiedziałam się o tym bardzo niedawno, że dziewczyny z innych kanałów to sprawdzają, że to jest tak, wchodzi się wtedy w zakładkę kanał i wtedy się wyświetla, kto kogo subskrybuje. Jeżeli to jest otwarte, więc ta osoba bierze udział w losowaniu. Do wygrania dla moich subskrybentów, zaznaczam jeszcze raz, będą albo takie sowy. Oj, martwię się tutaj o tą franię. To ja się już przybliżę. Albo takie sowy, słuchajcie. Albo ta osoba będzie mogła sobie wybrać i to będzie taki anioł, bo zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy lubią anioły. Anioł jest na takiej bardzo grubej desce, a sowy mają taki przepiękny sęk. I żeby wziąć udział w tym losowaniu, dobrze by było, żebym wiedziała, kto bierze udział, żebyście wpisały w komentarzu losowanie. Wtedy będę wiedziała, o kogo chodzi. To jest taki prezent ode mnie dla Was za to,
że jeszcze jesteście, że oglądacie te reklamy, że jesteście ze mną. No dobrze, kochani, jeszcze co chciałam Wam powiedzieć, że właśnie jedę na pocztę i panu Mariuszowi ze Świdnicy i Beacie z Radymia i Sylwii ze Skrzyniec i Ewie z Łodzi i Małgosi, która kupiła anioła z kontrabasem. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za zakupy w moim sklepie. Jest mi bardzo miło i mam do Was, kochani, słówko, oprócz tego, że jestem wdzięczna, że kupujecie moje prace. I co mnie bardzo, bardzo cieszy i ta świadomość, że tyle mojej pracy, kawałek mojej twórczości, kawałek mojego serca wisi gdzieś tam u Was i Wy potem na to patrzycie i po prostu myślę sobie, że skoro kupujecie, to znaczy, że patrzycie i też podczas tego patrzenia na tą pracę wspominacie mnie i mój kanał, więc same pozytywne emocje się z tym wiążą. No tak sądzę, chyba nikt nie kupuje mojej pracy, żeby spalić, więc bardzo Wam dziękuję. Jest to naprawdę bardzo, bardzo fajne i bardzo, bardzo miłe, że warmińskie deseczki z wsi na końcu świata zawisną, no, jak widzicie, w różnych częściach naszej kochanej Polski. Słuchajcie, chciałam Wam powiedzieć, że taka jestem zakręcona, że czasami, już teraz nie pamiętam u kogo, zapomniałam, znaczy spakowałam i zapomniałam włożyć faktury, więc fakturę włożyłam pod tą nalepkę do wysyłki. Jeżeli nie ma w środku, to znaczy, że jest tutaj. Bardzo Was przepraszam za ten kłopot, ale czasami właśnie tak mi się zdarzy, że... Oj, nie powinnam szaleć. Dobrze, kochani, smykam wtedy. Coś mi dzisiaj strasznie boli głowa i... No... Trzymajcie się. Kochani, trzymajcie się. Jadę dalej, nie wiem, może coś dogram jeszcze. Ale jeżeli niczego nie dogram, to kochani... Mimo wszystko życie jest piękne, trzeba mieć dużo nadziei i czynić sobie właśnie teraz dużo dobra, żeby ten świat jednak był dobry i a nie taki, jak jest. Kocham Was bardzo. Pa! Kochani, właśnie wróciłam z miasta. Dzisiejsza wizyta była wyjątkowo długa, bo jest już po pierwszej, a z uwagi na to, że nie było wolnego miejsca, wolnej skrytki na przesyłki, co udało mi się jedną nadać, to już nie było miejsca i musiałam po prostu czekać. Ale ten czas oczekiwania na wolną skrytkę wykorzystałam bardzo dobrze, bo doszłam do wniosku, że skoro zrobiłam, znaczy jeszcze nie zrobiłam, bo w sobotę będzie losowanie, prawda? Skoro zrobiłam Wam prezent, to powinnam też zrobić prezent sobie. Wierzcie mi, że w takich trudnych sytuacjach warto być dla siebie dobrym, żeby była równowaga. Coś wiem na ten temat, bo kiedy ja za bardzo mocno emocjonalnie podejdę do sprawy, to ja już mam zaraz ciśnienie 200 i po prostu tył mojej głowy eksploduje. Więc postanowiłam dzisiaj z okazji, że mój kanał osiągnął taką ilość subskrybentów, 2500, postanowiłam być dla siebie dobra i zrobić sobie samej prezent. I proszę bardzo, kupiłam, właśnie to rozpakowałam. Mówiłam Wam ostatnio, że kupiłam, że zamówiłam sobie u Wojtka, Wojtek mi zamówił kremy na dzień, na noc w takim zestawie.
i to wy pisałyście mi w komentarzach, że jest jeszcze pod oczy. Więc kochani, postanowiłam zainwestować w siebie i kupiłam sobie właśnie to pod oczy. To chyba w naszej aptece kosztowało 26 albo 29 zł. Nie pamiętam, ale chyba zbliżone jest do 26. I proszę bardzo, tutaj jest coś takiego. O. I ja to będę stosować. Zobaczymy, jak to poprawi moją skórę. Taki sobie zrobiłam prezent. Mam nie instagramowe paznokcie. I kolejnym prezentem, który sobie też zrobiłam, to jest niegotowanie dzisiaj obiadu. Czasami tak robię, kochani, kochane dziewczyny. Bardzo rzadko mi się to zdarza, bo nie lubię jedzenia takiego, no wiecie, jakiego. Ale czasami nie mam ochoty gotować, tak? Czasami się źle czuję, po prostu czasami nie mam ochoty gotować, czasami chcę sobie zrobić dzień dziecka, bo dla mnie właśnie, jak nie gotuję, nie stoję w kuchni, to jest dla mnie dzień dziecka. I byłam dzisiaj w sklepie i kochani, kupiłam gołąbki wegetariańskie w sosie pomidorowym. Proszę bardzo, takie kupiłam. Nie wiem, czy jedliście, czy nie, ale to jest... Piszę po prostu, lubię to. No zobaczymy, czy to lubię. Gotowe już 3 minuty. Ja wiem, że gołąbki wegetariańskie to jest, jak już robię gołąbki, to jest coś łatwego i prostego. Ale po prostu dzisiaj jest dla mnie dzień dziecka. Dzisiaj ja mam święto. Dzisiaj obchodzę urodziny, nie urodziny. No wiecie, co obchodzę. No. Waszą ilość. Nie tak tył głowy, przepraszam was, ten tył głowy tak po prostu mnie. Ale wzięłam tabletki, zaraz mi to wszystko się unormuje, mam taką nadzieję. No dobrze, kochani, teraz już zmykam. Ubieram, ściągam buty wyjściowe do miasta, ubieram kalosze i idę z psami na spacer. Może wtedy rozejdzie się po kościach. Bądźcie dla siebie dobre. Kocham was wszystkie. Na razie, trzymajcie się. Pa, pa.